Zauważyliśmy, że szczupaki stoją w toni na około 8, 10, 12 metrach. Tym razem postanowiłem użyć przynęty Renault Killer, długość 25 cm, uzbrojoną w dwie kotwice, w główkę wymienną o wadze 25 gramów. Będę starał się prowadzić przynętę raz szybciej, raz wolniej, imitując zranioną rybkę. Kolor czerwony, ze względu na to, że zauważyliśmy, ryby chętniej reagują na kolor naturalny lub ciemniejszy, dlatego też taki wybór, a nie inny. Wędzisko Dragon Magnum Titanium Jerk. Ciężar wyrzutu 30-80 gramów pozwala swobodnie miotać na sporą odległość taką przynętą. Do tego kołowrotek Dragon Fishmaker, plecionka 0,20. Myślę, że jest to idealny zestaw na ciężkie wędkowanie. Renault Killer, tłusty korpus, długi, cienki ogon, który mocno zamiata podczas jednostajnego prowadzenia przynęty i bardzo fajnie, mocno, powoli lusterkuje. Do tego jeszcze warto dodać, że kopyto dość spore, robi niezłe zamieszanie w wodzie. Myślę, że spisze się dzisiaj dobrze. Dlatego próbujemy. Szukamy dużych szczupaków. Renault Killer. Największy rozmiar. Kolor czerwony. O, pięknie walczy. O, idzie do powierzchni. Jest! Mamy go. Parę słów. Metoda. Łapaliśmy z opadu. Widzieliśmy szczupaki stojące w toni na 8, 10, 12 metrach. Założyłem przynętę Renault Killer. Ciężka, duża przynęta. Najwidoczniej kolor czerwony sprowokował je do brania. Prędzej próbowaliśmy też innymi kolorami, ale jednak ten kolor dobrze zadziałał. Uderzył zdecydowanie. Zacięcie. No i jest 100 centymetrów.